Kojarzy się z miasteczkiem, które jest przyjazne i środowisku, i mieszkańcom. Marek Jermowicz, witamy w Barwach Warmii i Mazur, programie obecnym w kilku regionalnych stacjach radiowych i telewizji Kopernik. W Studiu Plusa i Kopernika Andrzej Abakow, starosta olsztyński. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak pan słyszy Cheetah Slow, to jakie pierwsze skojarzenia? Pierwsze skojarzenia kojarzy się ze ślimakiem. Aha. Kojarzy się z życiem, które toczy się powoli. Kojarzy się z miasteczkiem, które jest przyjazne i środowisku, i mieszkańcom. Czyli same pozytywne skojarzenia. Same pozytywne skojarzenia. Ta idea pasuje do powiatu olsztyńskiego. Pamiętamy te hasła, że Warmia to spokój, tak, to miejsce, gdzie można odetchnąć. Może to właśnie idealne rozwiązanie, żeby połączyć te dwie idee. Tak, ja bym powiedział, że my skorzystaliśmy z tej szansy jako powiat olsztyński, a szczególnie miasta powiatu olsztyńskiego, jest ich 5, bo liczymy 12 gmin, z czego 5 miejskich i 7 wiejskich. I te 5 miejskich wykorzystało swoje szanse w Cheetah Slow i wszystkie 5 na 20 z Warmii są w Stowarzyszeniu Miast Cheetah Slow. Czyli co czwarte miasto na Warmii jest w sieci Cheetah Slow. Tak, jest z powiatu olsztyńskiego. To jest sporo. To jest sporo, no 100%. I wykorzystanie tej szansy ja oceniam bardzo dobrze i pozytywnie, dlatego że burmistrzowie tych miast wykorzystują jak gdyby swoją możliwość skorzystania ze środków, które są dedykowane miastom Cheetah Slow, czyli tym miastom dobrego, spokojnego życia. Mhm. A jak pan, no bo teraz jeszcze też może powiedzieć, jak pan był w Brukseli i przyglądał się pan idei Cheetah Slow, zastanawiał się pan też nad tym, w jaki sposób region może skorzystać, no to co przykuło pana uwagę, jeżeli chodzi o, no powiedzmy, no wprost, pieniądze, tak, unijne? No to jest jak gdyby takie najważniejsze, najistotniejsze, żebyśmy potrafili wykorzystać środki, które będą dedykowane... Przestawialiście kurek z pieniędzmi w kierunku... Tak, w nowej perspektywie, tak? Tak jak są obszary wiejskie, tak żeby to były obszary miejskie. I jest szansa wykorzystania dużych środków właśnie i też poprzez stowarzyszenie Cheetah Slow. Ja bym powiedział tak, jako starosta byłem dumny z tego tytułu, że film prezentowany w Brukseli z województwa warmińsko-mazurskiego, można powiedzieć, że w co drugim klipie było pokazywane miasteczko z powiatu olsztyńskiego, które w bardzo dobry sposób wykorzystało środki Cheetah Slow na poprawę spokojnego bytu i życia mieszkańców poprzez te inwestycje, które były zrobione i które są jeszcze realizowane w tej perspektywie, która była. Ale nowa perspektywa to nowe możliwości i głęboko wierzę, że nowi włodarze miast powiatu olsztyńskiego i miast Cheetah Slow na Warmii wykorzystają tę szansę i spowodują, że te miasteczko staną się jeszcze bardziej atrakcyjne. Położą takie akcenty na wykorzystanie zarówno możliwości gospodarczych tych miejscowości, bo są przecież olbrzymie, jak również i możliwości społecznych, w której perspektywie będzie dużo pieniędzy na też i na miękkie, i na twarde projekty dla Cheetah Slow. Jest pan związany z powiatem od lat, natomiast niektórzy włodarze gmin z naszego powiatu, z powiatu olsztyńskiego, no dopiero rozpoczęli swoją przygodę z samorządem. Oni jakby rozumieją to, że to uczestnictwo w sieci Cheetah Slow to oczywiście są korzyści, ale również pewne wymagania. Nie pojawiają się takie pomysły, że może byśmy się wycofali, a może my nie chcemy? Czy wy rozmawiacie z nimi i tłumaczycie, że to jest pewna korzyść? Są rozmowy i wiemy, z tych rozmów wynika, że wszyscy włodarze 5 miast, czyli Biskupca, Jezioran, Olsztynka, Dobrego Miasta i Barczewa, wszyscy są za tym, żeby w Cheetah Slow zostać i skorzystać z następnej perspektywy możliwości finansowych, bo widzą, jaką korzyść przyniosło to dla mieszkańców w tej perspektywie. Jak się zmieniły te miasteczka, jak gdyby korzystając z pieniędzy Cheetah Slow. No to jeszcze zapytajmy o te unijne pieniądze, bo będąc w Brukseli można też przy okazji nadstawić ucha i posłuchać, na co w tej kolejnej perspektywie będzie więcej pieniędzy, a na co mniej. No trzeba pamiętać, że czasu też niewiele, bo to ledwie chyba 2 lata jeszcze. Są zagrożenia i są szanse. Zagrożenia to, że
pieniądze będą dopiero w 2022 roku. Czyli jak gdyby pierwsze dwa lata nowej perspektywy będą puste, ale to nie znaczy, że mamy je stracić. Będziemy wiedzieli, do czego się mam przygotować i będziemy musieli tak wspólnie, samorządowo przygotowywać się do projektów, żeby później w tym roku 2022 wiedzieć, po co sięgnąć, tak? Po jakie pieniądze i do czego być przygotowany. Mam nadzieję, że ta nowa perspektywa w dużej części nam pozwoli na to, żebyśmy mogli skorzystać z środków, szczególnie tych twardych, bo miękkich będzie bardzo dużo. Społecznych będzie bardzo dużo, ale najważniejsze, żebyśmy mogli budować tę infrastrukturę i jak gdyby dobijać do tych bogatych poprzez dobre drogi, poprzez mądre inwestycje, które pozwolą też ściągnąć kapitał. Kapitał taki, który pozwoli nam rozwijać region, pozwoli nam rozwijać nasze miejscowości i powiat w szczególności, bo ja w tej kadencji stawiam na rozwój gospodarczy. Staram się wszędzie, gdzie jestem, podkreślać, że mamy bardzo dobrą komunikację z krajem, mamy bardzo dobre możliwości inwestycyjne, mamy tereny inwestycyjne i wszystkim próbuję przekazać tą pozytywną energię z powiatu olsztyńskiego, z Warmii, z Mazur, żebyśmy mogli tutaj wspólnie z kapitałem inwestować, żeby nam się żyło jak gdyby lepiej. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu Telewizji Kopernik www.kopernik.tv. Andrzej Jabakow, starosta olsztyński, był Państwa i moim gościem. Marek Jermowicz, dziękuję za spotkanie. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.